Cześć wszystkim, dzisiaj na temat nowych terminów meczów reprezentacji Polski, ponieważ UEFA podjęła decyzję właśnie w sprawie nowych terminów. Co to są za terminy? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu, bo przecież wszyscy czekamy na powrót reprezentacji Polski, na powrót meczów. No i przedstawię właśnie te terminy, jestem ciekaw też na ten temat, co sądzicie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknij, że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę Nowy filmik. No właśnie UEFA podjęła decyzję w sprawie nowego terminarzu Ligi Narodów, meczów, które będą mieć miejsce. No więc tak, ten terminarz wygląda w ten sposób, że 4 września o 20:45 będzie mecz Holandia kontra Polska. 7 września o 20:45 Bośnia kontra Hercegowina. Yy, znaczy Bo Bośnia kontra Hercegowina, Bośnia i Hercegowina kontra Polska, tak? Wsz zresztą wszystkie te mecze są o 20:45. Potem mamy tak 11 października yy, Polska kontra Włochy, 14 października Polska kontra Bośnia i Hercegowina. 15 listopada Włochy kontra Polska i 18 listopada Polska kontra Holandia. Tak właśnie to wygląda, to już zostało praktycznie potwierdzone, zresztą o tym też mówił na swoim Twitterze Kuba Kwiatkowski, a więc rzecznik PZPN-u, tak który właśnie dał taki wpis, że potwierdzone z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną odpowiednio 4 7 września oba mecze o 20.45. Wszyscy praktycznie na to czekamy, na powrót meczów reprezentacji Polski na te mecze. Także no myślę, że to jest bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawa tutaj sprawa. Tak wygląda właśnie ten terminarz, jeśli chodzi o mecze. No wiadomo, że były tutaj kontrowersje, tak, czy te mecze będą, rzeczywiście odbędą się, czy też nie. Najważniejsze, że one są faktycznie już zaplanowane. Oczywiście, no wszystko też się może zmienić na skutek tego koronawirusa. Gdyby przyszła czasem druga fala tego koronawirusa jesienią, tak byłoby bardzo dużo przypadków osób zakażonych, czy osób, które by tak czy, czy jakaś nowa po prostu fala wirusa albo jakaś mutacja. No to pewnie może to się zmienić. No ale yy, najważniejsze, że po prostu te, te mecze w ten sposób wyglądają. Czyli 4 września zaczynamy od meczu Holandia kontra Polska. To jest tak naprawdę ciekawe spotkanie. Ciekawe po prostu spotkanie. spotkanie. No bo tak, na przykład, jeśli chodzi o mecze, które będą u nas, które będą na wyjeździe, no to na wyjeździe będzie z Włochami. 18 listopada z Holandią gramy u siebie, tak? Natomiast tak właśnie to wszystko wygląda. Tak właśnie to wszystko wygląda. Tutaj te zmiany, no to one wyglądały w ten sposób, że pierwotnie te, tamte miały mecze miały mieć miejsce 14 i 17 listopada. Teraz będą miały miejsce 15 i 18 listopada, czyli praktycznie przesunięcie o jeden dzień. Czyli Holandia kontra Polska. Tak, ten pierwszy mecz praktycznie zaczniemy. No tutaj jestem też ciekaw, jak ta nasza reprezentacja polska zaprezentuje się, no bo na pewno ci piłkarze, którzy są w Bundeslidze powinni mieć teoretycznie przewagę, bo ruszyli wcześniej z meczami. Grali praktycznie Bundesliga jako jedna z nielicznych lig na świecie ruszyła, więc tutaj Robert Lewandowski powinien być w dobrej dyspozycji, o ile nie będzie miał kontuzji. Tak, no wiadomo, że po prostu kolejne, praktycznie, ligi też będą startować. Zresztą mówi się o tym, że Bayern Monachium i tutaj Robert Lewandowski z Bayernem mają dużo szans na to, żeby zdobyć Ligę Mistrzów, no ale to zobaczymy. Potem mamy Bośnię i Hercegowina kontra Polska tak 7 września kolejny mecz. No, Bośniacy praktycznie no, znani są z tego, że to jest po prostu bardzo waleczna drużyna, także to też, też zobaczymy, jak on będzie się prezentować. Potem mamy Polska kontra Włochy 11 października. No, Włosi to może być tak naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, ale z drugiej strony zobaczmy sobie, że mamy mnóstwo praktycznie piłkarzy, którzy występują w seria, około 20 piłkarzy, którzy występują we Włoszech, tak. No już jest inna sprawa, czy występują regularnie, czy też nie. No ale całkiem, całkiem spora jest praktycznie kolonia tych piłkarzy e, polskich we Włoszech. Także no nie możemy mówić też, że przestraszycie reprezentacji Włoch, tak. Chociaż to, to i tak będzie mocna, silna e, drużyna. No i e, kolejny mecz, tak, Polska, Bośnia i Hercegowina 14 października. E, no i, i, i potem w listopadzie praktycznie te mecze rewanżowe Włochy kontra Polska i Polska kontra Holandia. Tak one będą właśnie wyglądać. Napiszcie w komentarzach, jestem ciekaw waszej opinii, jakie są wasze typy na te mecze, czy Polska właśnie pokona tutaj Holandię, tak czy po prostu Bośnia i Hercegowina. Ja bym obstawił w ten sposób, jeżeli miałbym obstawiać, tak, no dzisiaj też to ciężko powiedzieć, praktycznie na tyle miesięcy przed, tak, na ile na 3, 3 miesiące, 4 miesiące, praktycznie przed tymi meczami. Holandia kontra Polska, tutaj bym obstawił remis. Bośnia Hercegowina kontra Polska, zwycięstwo Polski, Polska kontra Włochy remis Polski, po, Polska kontra Bośnia-Hercegowina, rewanż, zwycięstwo Polski, Włochy kontra Polska, mecz, tutaj drugi ten tak to bym obstawił na zwycięstwo Polski Polska kontra Holandia, zwycięstwo Polski, oczywiście może to być bardzo optymistyczny wariant, tak natomiast ja bym tak obstawiał tutaj też ciężko powiedzieć, no, na kilka miesięcy to jest za wcześnie, żeby obstawiać, no bo jeszcze mogą być kontuzje, piłkarze mogą po prostu wyskoczyć praktycznie z tego, z tego składu, ale tak właśnie tak właśnie to, to wygląda tak się prezentują te, te praktycznie mecze, tak? Jeśli chodzi o Ligę Narodów. No i że praktycznie tutaj UEFA podjęła w końcu decyzję, tak? Praktycznie podjęła decyzję o to, o, tutaj o, ter, o tym terminarzu, kiedy mają po prostu odbyć się te mecze. No, ja muszę powiedzieć, że to jest wielka, jedna wielka niewiadoma. No nie możemy dzisiaj praktycznie mówić, tak, no, że ta drużyna jest mocna, czy Włochy, czy Niemcy. Oni mają duże szanse, żeby zwyciężyć, no bo przez koronawirusa to też wszystko może zupełnie inaczej wyglądać. Tak? Część piłkarzy po prostu miała tego koronawirusa, nie wiadomo w jakiej będzie dyspozycji, jaka będzie ich forma. Na przykład, jeśli chodzi o pierwsze mecze Serie A, to widać na przykład, że piłkarze, którzy nawet my, prezentowali przed koronawirusem świetną dyspozycję to budują gdzieś po prostu proste sytuacje, sam na sam jednak widać, że co innego tak grać systematycznie te mecze, praktycznie co trzy dni a jednak koronawirus zrobił tą przerwę oczywiście można, mogli piłkarze trenować w własnym zakresie, mieli też treningi tak, te przez internet i tak dalej, no ale to mimo wszystko nie zastąpi tutaj tak normalnego treningu, normalnych, normalnego praktycznie trybu rozgrywek więc tak wygląda sytuacja jeśli chodzi o Ligę Narodów tak, Ligę Narodów, no wiemy o tym że Jerzy Brzęczek dalej będzie po prostu selekcjonerem reprezentacji Polski nic się praktycznie nie powinno zmienić do tych meczów jesiennych, przecież Zbigniew Boniak też będzie po prostu o rok dłużej praktycznie prezesem PZPN-u i nie będzie tutaj żadnych roszad jeśli chodzi o Jerzego Brzęczka no bo były też takie po prostu tak, głosy i ze strony kibiców i dziennikarzy częściej dzien dziennikarzy, którzy mówi o tym, że być może nastąpiła, powinna nastąpić zmiana, tak, jeśli chodzi o selekcjonera. Jerzy brzeczek powinien zostać zastąpiony tak, na tym stanowisku przez innego właśnie selekcjonera. No, ostatnio pojawiło się gorące nazwisko, a więc Andreas Herco, który zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Izraela. No i on by miałby też być po prostu wymieniony wśród tych trenerów, którzy mogliby po prostu objąć reprezentację Polski. No, oczywiście to jest w, w sensie po prostu domysłów, raczej to jest mało prawdopodobne. Zawsze, jeżeli to był, tutaj była giełda nazwisk to zawsze byli ci trenerzy z Włoch, tak, ze względu na to, że po prostu Zbigniew Boniek ma bardzo dobre relacje, tak, we Włoszech, mieszka faktycznie we Włoszech, chociaż teraz chyba w Polsce, ale przez wiele lat faktycznie mieszka we Włoszech. No i tak właśnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o te mecze Ligi, Ligi Po prostu Narodów. No, muszę powiedzieć, że koronawirus może wprowadzić duże zamieszanie, duży zamęt, jeśli chodzi o właśnie te mecze po prostu jeśli chodzi o faworytów to też jest ciekawe z punktu widzenia na przykład zakładów bukmarskich, no bo wcześniej po prostu zakłady bukmarskie mogły robić kursy tak na podstawie tego kto jest mocną silną drużyną statystyka teraz praktycznie to wszystko zostanie wywrócone do góry nogami przez koronawirusa chociaż na przykład jeśli chodzi o Bundesligę no to Bayern Monachium i tak został faworytem, zdobył pierwsze miejsce, ale na przykład ostatni mecz, jeśli chodzi o tutaj mecz tutaj właśnie w Bundeslidze Borussia kontra Hoffenheim, tak, no to przecież tutaj duże zwycięstwo praktycznie Hoffenheim aż 4 do 0, tak, Hoffenheim zwyciężyło nad Borussią, więc wydawało się, że ten Borussia teraz też po prostu była tak, takim kandydatem do tego, że zdobędzie pierwsze miejsce Pamiętam też wypowiedzi ekspertów, dziennikarzy, którzy mówili no w tym sezonie to już po prostu Bundes, Bundeslidze nie będzie tak łatwo, nie będzie Bayernowi tak łatwo, bo Borusja Dortmund będzie deta po piętach, a to się okazuje, że na ostatnim półmetku praktycznie Borusja to mocno, srogo przegrała, tak strogo praktycznie przegrała z Hoffenheim, gdzie praktycznie no, Hoffenheim zajmuje szóste miejsce w Bundeslidze. Natomiast no, Bayern Monachium bardzo ładnie się pożegna praktycznie z, na koniec tej Bundesligi, bo zwyciężył aż 4 do 0 nad Wolfsburgiem. W tym bramkę zdobył z karnego Robert Lewandowski. Także tak to wszystko wygląda. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki, słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!